Witam wszystkich serdecznie. Dzisiaj zajmiemy się demontażem. Biżuterii chromowej w Mercedesie, akurat tutaj, w tym przypadku W110, ale absolutnie dotyczy to większości modeli z lat 50., -tych, 60., -tych, także będzie to albo tak samo y, skonstruowane, albo bardzo podobnie można bazować na tym moim filmie y, w przypadku y, innych modeli. Ja tutaj będę omawiał to na podstawie, tak jak powiedziałem, y, 110. Przechodzimy tutaj najpierw do, do drzwi. Demontujemy panel drzwiowy, tapicerkę drzwiową. Ja tu już mam wszystko zdemontowane, Logiczne to jest, że przy Was nie mogę tego robić, dlatego że w jednym ręku trzymam telefon, w, w drugiej będę ewentualnie coś pokazywał. Także nie dorobiłem się jeszcze kamery profesjonalnej, takiej, że miał gdzieś na czole zamontowane i pokazywał Wam kole, po kolei proces demontażu, ale tak jak Wam to wytłumaczę, to będzie wszystko bardzo dokładnie powiedziane, co, jak po kolei zrobić, żeby, żeby dostać się na, do jakichś tam poszczególnych elementów no tegoż Mercedesa, tak? Demontujemy panel drzwiowy, czyli tą tapicerkę. Jej tutaj nie ma. Żeby ją zdemontować, musimy zdemontować wszelką biżuterię, która jest do tegoż panelu tutaj przymocowana. Mamy tutaj uchwyt, mamy korbkę do opuszczania szyby, mamy tutaj klameczkę do otwierania drzwi, mamy pokrętełko, którym otwieramy tą Tą szybkę. Mamy tutaj rozetkę, która jest takim, o, taką ozdobą tylko i wyłącznie na, na zamek drzwiowy, i w zasadzie to jest wszystko. A i jeszcze tutaj mamy taką listwę ozdobną, yy, która jest taką, takim półkiem nakładaną na, 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 na tą część drzwi. I teraz tak po kolei. Mercedes używa tylko i wyłącznie. Jeszcze się nie spotkałem z innym rozwiązaniem, tylko i wyłącznie śruby krzyżakowe, tak jak widać. Wszędzie w tych starych Mercedesach jest, są połączenia na śruby krzyżakowe. Widzicie nawet rozetka, zamki wszędzie. No Czy to jest dobre? No, nieraz ja bym polemizował, dlatego że jak, jak są problemy z rdzą, to te śruby akurat y, potrafią być uciążliwe do odkręcania, ale powiedzmy, że to się często zdarza przy zamkach. Nieistotne, nie teraz tego nie omawiamy. Teraz mówimy tylko o jak to do tego się dostać. Mamy rączkę drzwi. Wewnątrz, tak jak widzicie, w głębi dwa, dwie śruby krzyżakowe. Odkręcamy, pozbywamy się rączki. Mamy korbkę, którą, którą no, normalnie odkręcamy szybę. Żeby się dostać do tejże śrubki tutaj krzyżakowej, która jest już teraz odkręcona, mamy, oczywiście mówimy teraz o 110, która ma ten system korbkowy, bo każdy Mercedes akurat ma różnie to rozwiązane, ale Mercedes 110 ma taką zaślepkę. Zobaczcie. To jest tak zorganizowane. Jest taka tutaj zaślepka tejże korpki. Patrzcie jak, jak to jest zorganizowane. Tu musimy od tej strony, od strony śrubki podważyć i pociągnąć do siebie. Wówczas pozbywamy się tej zaślepki i dostajemy się tutaj bezpośrednio do śrubki, którą odkręcamy. Korbka nam bez problemu schodzi. Nie mamy już korbki. Później tutaj na klamce wewnętrznej do otwierania drzwi jest taka rozetka chromowa. Ja wam tutaj już ją pokazuję. Zobaczcie, ona jest wpięta na zacisk do tejże klamki. Ona się trzyma tutaj na tym, na tym trzpieniu. Tutaj, jak widzicie, jest blaszka, która się rozwiera i tylko ona zaskakuje klik i klik odskakuje. Wciskamy coś w ten sposób, wkładamy, podważamy i ona nam odskoczy, ściągamy y, tąże rozetkę. Jeżeli chodzi o klamkę, która otwiera nam tą szybkę, tą, tą klamkę, znaczy to pokrętło, to w ten sposób ona jest zamocowane. Tutaj, jak widzicie, ono, proszę bardzo, ono w ten sposób działa. No wiecie zresztą, o co chodzi. Żeby się tego pozbyć, musimy mieć bardzo cienki śrubokręcik, żeby pozbyć się zaślepki Tegoż pokrętła. Zobaczcie, to jest zaślepka, która jest ściskana pod ten gzyms, tutaj pod ten rant, tak jak widać. To jest tak niewidoczne na pierwszy rzut oka, że to jest rozbieralne, ale jak dostaniecie się tutaj pomiędzy tą gumę a tą, a tą zaślepkę, to powolutku wciskając to odchylicie tutaj tą zaślepkę, pozbędziecie się jej delikatnie, żeby nie pokaleczyć tutaj tego ranta i w środku tutaj jest oczywiście y, śrubka y, krzyżakowa. Rozetka, wiadomo, tutaj dwa, y, dwie śrubki, pozbywamy się rozetki, żeby, bo tutaj pod tą rozetką jest wciśnięta y, tapicerka. Tutaj jest listwa, Taka ozdobna tutaj w tym miejscu. I tej listwy, żeby się pozbyć, ona wygląda w ten sposób. Jeszcze przed listwą, tylko słowo tutaj jest. Przycisk blokujący, ja go chyba nie mam. Nie mam, wziąłem też to dla, dla, dla demonstrowania. Grzybek tak zwany, tak? Grzybek odkręcamy normalnie tak, jak gwint, on odchodzi nam na górę, pozbywamy się, od... jego też musimy się pozbyć. Yy, listwa, która jest w ten sposób zamocowana, ona jest zamocowana od góry, jest nasadzona od góry na klipsy. Jeden, dwa, trzy, cztery klipsy. Te klipsy wyglądają w ten sposób. Ją dosłownie od spodu jak mamy, to tutaj ja bym polecił, tak, czekajcie, muszę ją odłożyć. Tutaj od spodu tak pod listwę wkładamy grubszy jakiś szybokręt albo coś takiego dosyć twardego i podbijamy do góry, podbijamy do góry, podbijamy do góry, ona nam się już uchyla. Te spinki prawdopodobnie zostaną w karoserii, wyciągamy je sprawnie i mamy je, tak jak widzicie tutaj, są one przy listwie, czyli ona się tak jakby do góry podbija. Teraz tak... To co już teraz pokazałem, to pozwoli nam ściągnąć tapicerkę. W zasadzie, jak to będziemy mieli zdemontowane, co wam teraz powiedziałem, tapicerka bez problemu już nam zejdzie. Tutaj ona jest wsunięta tak w, tą, w ten rant. Ta tapicerka, od góry ona już bez problemu nam odejdzie. Także wysuwamy ją lekko do góry i mamy tapicerki. Można powiedzieć, się pozbywamy. Tutaj są tak zwane listwy zgarniające, jeżeli chodzi o jakiś brud, o wodę i tak dalej, pomiędzy szybą a karoserią. Dosyć poszukiwany element. I tak Wam od razu podpowiem, że listwa zewnętrzna i listwa wewnętrzna jest taka sama w swojej konstrukcji, identyczna. Dlatego jak będziecie poszukiwać gdzieś listew, to jest szansa na to, że znajdziecie, dlatego że jak kupicie wewnętrzne listwy zgarniające, one będą raczej niezużyte, dlatego że tutaj wiadomo, no nie pada bezpośrednio na, na te listwy deszcz, czy jakieś tam warunki atmosferyczne nie działają, one będą w lepszym stanie, to ja bym tak w Waszych samochodach przełożył listwę wewnętrzną z jakiegoś innego oczywiście samochodu na stronę zewnętrzną, tak żeby ta, ta część zgarniająca, hamująca była wewnętrzna, w lepszym stanie aniżeli wasza listwa, która jest zamontowana na zewnątrz, która raczej na pewno przez te 60 czy więcej lat czy mniej trochę będzie już zdemolowana i nie nadająca się do użytku. Tą listwę ona jest w ten sposób tutaj zainstalowana i wciśnięta tak jak widzicie na takie zaciski. Ja demontuję w sposób następujący. Śrubokrętem ja teraz mówię, jedną rękę mam tutaj w narożnik biorę tą listwę, tak jak tu widzicie, i leciutko nawet uderzam młoteczkiem, żeby zrobić tylko lekkie naruszenie tych spinek. A później wkładam się bokiem w ten sposób i przekręcam, jakby podważam tą, y, tą listwę. I bez problemu ona da się podważyć. Wyciągamy ją do góry, mamy listwy. E, zgarniające, zobaczcie to jest listwa wewnętrzna, widać gołym okiem że ona jest w lepszym stanie, a to jest listwa, listwa zewnętrzna, zdemolowana, zardzewiała nie posiada już żadnych właściwości e, zatrzymujących wręcz ona bym powiedział, że demoluje szybę, dlatego że bez problemu e, uważam, że ona e, szkodzi szybie i, i, i po prostu tarza, która się z niej wydobywa może tą szybę nam rysować i myślę, że tak się właśnie zadziewa, a ta listwa jest zobaczcie, taka sama na długości co wynika z logiki, no bo ona i tak mieści się w tych samych tąd odtąd dotąd, zarówno wewnętrzna, jak i, jak i zobaczcie, nie, nie, nie mam teraz tej strony, jak i tutaj zewnętrzna tak samo jest mocowana. Tutaj możemy zamontować tą listwę, zamieniając ją wewnętrzną z innego oczywiście samochodu. Nie mówię, że z waszego na stronę. Zewnętrzno. Mamy omówione, omówione ściągnięcie tapicerki. Jeżeli chodzi o te, tutaj te, te śruby, to w dużej większości one idą, dają się y, rozkręcić, ale bywa tak, że niestety możemy, musimy użyć jakiegoś śrubokręta udarowego, próbować kombinować. Nieraz trzeba rozwiercić, niestety. No, no taki los w starych, y, w starych samochodach, bym powiedział, niekoniecznie tylko i wyłącznie w Mercedesach. Także doszliśmy do listy, do tej listwy ozdobnej, plus listwy zgarniające mamy omówione. Teraz przechodzimy do następnego etapu: demontaż listew ozdobnych, chromowych, które są na około całego samochodu. To są te listwy, tak zwane parapety, które są na, całej, na całym obrzeżu jakby samochodu, czyli szyby, drzwi jedne, drzwi drugie, z tyłu za samochodem, szyba i tak. No na około, na, na, na około to mamy. I teraz tak, już wam mówię i tłumaczę, jak się za to zabrać. Te list, oj. Oj, 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 czekajcie, żebym ja tu sobie nie narobił bajzlu przy okazji tego pokazywania. Zaraz, zaraz, bo mi tu śrubka spadła. Bo to jest ważne, bo chciałem Wam pokazać, zademonstrować. Dobrze, to bez tej śrubki pokażę Wam po prostu, gdzie ona jest tylko. Wszystkie te listwy są przykręcone yy, śrubkami. Wszystkie. Jedną śrubką, taką jakby zabezpieczającą, żeby nie mógł nam jej, tej listwy, co najmniej ktoś ukraść. Tak jak myślę, że to jest taki zamysł główny tego całego przedsięwzięcia, że jakby bez odkręcenia tej listewki, no nie da rady jej zdemontować bez jej uszkodzenia. I tak, listwy drzwiowe, śrubki są tutaj w tym miejscu. Tutaj tak jak widzicie, ja przytkam tą listwę tylko tak na, na, na takiej zasadzie. Widzicie, tutaj w tym miejscu od spodu, od przodu samochodu, jak otworzycie, zaraz Wam pokażę z tamtej strony, jak otworzycie drzwi, to tutaj macie tą dziurkę, i tu pod spodem w tym miejscu będzie wystawała nakrętka. Yy, ją odkręcacie. Wcześniej polecam wyczyścić ją jakąś taką delikatną szczotką drucianą yy, z miedzianymi końcówkami, psikać czymś, dlatego że w większości przypadków niestety te y, śrubki, no nie dają się odkręcić. I one pękają. Nie jest to nic tam tragicznego, ale faktycznie że może być tak, że, że ona Wam pęknie. Dramat się nie stanie. Jak ją będziecie mieli odkręconą, tą nakrętkę, poluzowaną tą śrubkę, to te listwy drzwiowe demontujemy w następujący sposób. One tylko Wyłącznie wyjdą wam, znaczy wyjdą pewnie innymi metodami, ale one będą bardziej inwazyjne i, 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 i złe. Je demontujemy, podważając pomiędzy drzwiami a listwą do góry spinkę. Dlaczego? Dlatego, że nic nam nie da przesuwanie tej listwy w prawo, w lewo, jakieś mocowanie się z nimi. Zobaczcie, jak ona jest tutaj y, skonstruowana, jeżeli chodzi o zapinki. Patrzcie. To są zapinki plastikowe, które są na tejże listwie zamocowane. Tutaj brakuje jednej, gdzieś tam ona jest, nieważne. Nie Jak będziemy nawet suwać tą listwę, yy, że ta zapinka jest wpięta, a my tą listwą będziemy poruszać, to to korytko, w którym trzyma się ta spinka, ono nie pozwoli wysunąć się tejże zapince. Nieraz są takie listwy, tak są strowane, że pozwoli. Dojdziemy do tego, ale ta, zobaczcie, ja sobie przesuwam, jakbym chciał przesunąć tą spinkę, ona nie pozwoli. Czyli albo wyłamiemy tą spinkę, a przy okazji pogniemy listwę, nie ma to sensu. Zawsze zobaczcie, że tutaj jest taki e, wystający element, który... Dostrzeżemy, zobaczcie, jak będziemy mieli tą, tą listwę założoną na samochodzie, to dostrzeżemy ten element, gdzie jest spinka. Zresztą, jak my zaczynamy podważać delikatnie tą listwę, to widzimy, gdzie jest mocowanie tejże spinki. Bierzemy albo taki widelec plastikowy, albo jakiś metalowy skonstruowany specjalnie, coś takiego, i nakładając w ten sposób cienką jakąś taką konstrukcję pomiędzy, wsuwając pomiędzy karoserię, a tąże spinkę, powodujemy podważenie tej spinki do góry. I ona powinna się wypić tutaj z tego klipsa, widzicie? I tak robimy za każdym, po kolei idziemy, po kolei, nie chaotycznie od środka, tylko po kolei, od jednej od, albo od drugiej strony, podważamy, 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 podważamy. Tutaj w tym przypadku są akurat cztery spinki do podważenia, jak widzicie, w tych drzwiach. I to, I to wychodzi Wam w ten konkretny sposób, jak tutaj Wam to demonstruje Nie pogniecie listwy. Daje się to zdemontować, nie jest to problem, jest to do zrobienia. Mamy, mamy odpiętą listwę drzwi przednich. Identycznie jest z listwą drzwi tylnych. Tutaj mamy śrubkę, tak samo ona jest z przodu drzwi, tutaj od spodu przykręcana. I tak samo zobaczcie. Jedna, druga, trzecia, czwarta. Podważamy widelcem, jakby no widelcem, cudzysłów oczywiście, ale jakimś elementem takim na dźwignię do góry. One dają się wypiąć. To jest najlepsza metoda na pozbycie się tych listew. Jeżeli chodzi o listwy te, które okalają szyby, zobaczcie, ja już mam je zdemontowane, też zrobiłem to celowo, to są takie dwa półki, musi ona być złączona, tak jak widzicie, tam ona jest łączona, w ten sposób zamontowana do samochodu, jak teraz widzicie. Też ona jest przykręcona yy, śrubką, z tym, że teraz nie, yy, nie jest to śrubka, bo tutaj te śrubki drzwiowe, jeszcze Wam tylko powiem, że one są na kluczyk siódemkę. Na siódemkę, nietypowy na siódemkę. A tutaj ta listwa jest przykręcona z tej strony, tu od czoła, widzicie to? Tutaj, i jest to klucz, ten śrubokręg krzyżakowy, czyli bardzo drobny śrubokręg krzyżakowy. Odkręcamy tą tutaj yy, śrubkę, żeby, żeby tutaj ją uwolnić. I teraz tak. Tak, jak w listwach drzwiowych robiliśmy na zasadzie podważania i pozbywania się tych listew, podważając je całkowicie do góry, tak przednią i tylną listwę nie polecam tej operacji. Powiem wam dlaczego. Zobaczcie, czym się różni. Ja wam pokażę, czym się różni spinka drzwiowa, patrzcie, spinka drzwiowa, a spinka, na którą są zamocowane listwy te przednie i tylne pod oknami. Zobaczcie, to jest listwa spod okien, to jest listwa drzwiowa. Ta listwa drzwiowa, już zobaczcie, ona jest konstruowana dużo bardziej, stabilnie, dużo mocniej i ona pozwala nam, po podważeniu na sprawne wyciągnięcie i wypięcie z tego, z tego kołka. Te kołki mają dodatkowy taki minus, że jeżeli wokół tego kołka nam zardzewieje, a często jest tak, że. Rdzewieje, że dostaje się tam już woda i jest jakiś pęcherz, to ten pęcherz powoduje zaciśnięcie tego, tego kołnierza. Co skutkuje jeszcze większym zakleszczeniem tejże spinki. I teraz tak, tak jak powiedziałem, drzwiowe daje się to zrobić, że podważamy, od, odczepiamy, a listwy te z pod już ja osobiście bym nie polecał. Pomimo, że Wy zdiagnozujecie, gdzie jest ta, yy, ta spinka, będziecie wiedzieli, no bo to yy, metodą delikatnego podważenia, zobaczycie, aha, tu jest blokada i próbujecie, to uwierzcie mi, że one bardzo ciężko dają się wypiąć z karoserii. Są bardzo małe, zobaczcie, one mają centymetr na, na, na półtorej może. Odwrócę teraz, yy, teraz tą listwę. Zobaczcie, jak ona jest skonstruowana. Akurat korzystnie dla nas. Ona, ta, ta spinka jest w takich korytkach, gdzie no, nieznacznie, oczywiście, może się przesuwać, tak około 2 cm, ale można też, zobaczcie, ją wysunąć całkowicie na bok. Czyli nie ma tejże blokady, tak jak jest w, listw, w listwie tej drzwiowej, że nie da rady jej tak naprawdę wysunąć. Co, a co za tym idzie, dużo łatwiej jest nam, jak mamy tą, tą listwę zamocowaną, zrobić tak: tutaj podważyć, podważyć. Już próbować ją w ten sposób cofnąć troszeczkę do tyłu, ona się wypnie z tej, z tej właśnie spinki, a później ją tak jakby ciągniemy do siebie. Ona, ona dosłownie nam się, ja w przesadzie teraz tak ruszam, ona nam się wysunie ze spinek. Te listwy przednia i tylna, ja polecam wysuwać dużo lepiej, dużo mniej inwazyjny system, jeżeli chodzi o same, o same listwy. Nie pogniecie tych listew, a podważając to, gwarantuję wam, uwierzcie mi w moje doświadczenia, już rozbierałem jednego Mercedesa, że bardzo ciężko jest wypiąć te, akurat te spinki przednie i tylne z tych klipsów. Jest to ciężkie, może spowodować punktowe uszkodzenie listwy, czyli jak wy czymś podważacie, to możecie spowodować, odciśnięcie się lisy, później będziecie mieli ślad później to ciężko jest zlikwidować nie jest to dobry system <laughs> przepraszam to wypięcie, które ja Wam polecam na zasadzie wysunięcia to jest nieznaczny ruch dlatego, że jak macie spinkę zobaczcie, ona jest w ten sposób zamontowana to jest raptem półtorej centymetra jak Wy posuniecie nic krzywdy nie zrobicie listwie a listwa wypnie się z tego kołka. Nawet później potwierdzicie to, bo jak będziecie chcieli wypiąć te, te spinki z tych kołków, które są tutaj zamontowane, już będziecie mieli to jakby na sucho, bez listwy. Będziecie jakieś tutaj, weźmiecie coś w jakieś, jakieś szczypeczki, czy, 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 czy nożyczki, czy coś, coś tutaj do specjalnego, do podważania tych, to zobaczycie, że sama ta spinka, mając ją na wierzchu, bardzo ciężko daje się niejednokrotnie wyciągnąć. Ja nie mówię, że jest to reguła, ale spowodowane to jest głównie tym, że wokół, zobaczcie tych gniazd, Spinek, tworzy się rdza i tarza zaciska to gniazdo. A co za tym idzie, zaciska możliwość wyciągnięcia sprawnie tej spinki, jakby zakleszcza ją, i naprawdę to jest niekorzystne dla, dla listew. Czyli powiedziałem Wam, jak wyciągnąć teraz listwę. Akurat pokazałem Wam na tyle, ale identyczna, identyczna sprawa jest dotycząca listwy przedniej, z tym, że mocowanie listwy przedniej, bo spinki są takie same. Widzicie, to są te spinki z listwy przedniej, tylko że mocowanie tej listy przedniej ja tutaj jeszcze raz tak jakby no, yy, przyłożę gdzie to jest Błotnik zdaje się tutaj jest i, to jest i to jest w błotniku montowane, teraz tutaj tego nie widać. Tutaj widzicie, tu jest już nie śrubka tak jak w tej listwie na krzyżach, tylko tu jest też tak samo jak w drzwiach, jest na, na kluczyk siódemkę nakrętka. Odkręcamy ją i tak samo, pociągamy delikatnie, ona nam się wypina tak samo jak listwa tylna, bo pozwala nam na to ten system. Chyba wszystko omówiłem, jeżeli chodzi o te dekory, ozdoby, bo tu oczywiście jest wiele innych różnych tematów, które, które mógłbym opisać, ale myślę. A jeszcze dobra, jeszcze krótko klamkę. Żeby pozbyć się klam, klamek w Mercedesach, to tak, tutaj od czoła, jak widzicie, otwieramy. No, no, w nowoczesnych samochodach jest bardzo podobnie. Tutaj z przodu klamki są y, 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 mocowane za pomocą imbusa, czyli, czyli zobaczcie, tutaj wam pokażę, jest klamka. Widzicie tutaj tą śrubkę imbusową? Tą śrubkę odkręcamy. Jak odkręcimy tą śrubkę, z tyłu też jest tutaj śrubka, tu przykręcona do klamki, ale zazwyczaj ona no nie daje się odkręcić albo jest ciężka do odkręcenia. Można by było próbować. Po to jest ta rewizja tutaj, tak jak widzicie. To ta dziurka, zaraz Wam powiem, momencik ta dziurka tutaj, to jest właśnie dojście do, do śrubki tej klamki, ale często jest tak, często naprawdę się spotykam, że ta śrubka tutaj zardzewieje i odkręcanie jej tutaj stąd, męczenie się i tak dalej, nie ma sensu, bo dlatego, że ta śrubka, jak odkręcicie już tą tutaj boczną, to klamką ruszając, troszeczkę ją przegi jakby przeginając i trochę tak wysuwając, ona da Wam się wysunąć, czyli mając tą klamkę na wierzchu, razem z tą zapieczoną śrubą tutaj tą, którą widzicie z tyłu, to sobie z nią później już poradzicie z tą śrubą, żeby ją odkręcić jakby jak macie ją na wierzchu, ale jak ona jest przy samochodzie, to uwierzcie mi wielokrotnie to jest tak, że no po prostu zniszczycie tam coś, źle wam to pójdzie, nie polecam ona daje się wyciągnąć w miarę sprawnie, bez szkody dla drzwi, bez szkody dla, dla tejże klamki nawet jeżeli nieznacznie te drzwi troszeczkę się poddadzą na blasze to nic wam się nie stanie, bo ona zaraz z tamtej strony wam pokażę jak to jest skonstruowane o, widzicie, to jest, to jest tak, na takiej zasadzie, że tutaj jest taka fasolka większa i, i, i jakby mniejszy, yy, mniej blachy, że te, yy, ta śruba jest wkręcona w tym miejscu po lewej stronie, tu gdzie jest węższy ten, ten, ten otwór. A, ale jak ją przesuniemy tą klamkę do tyłu, znaczy do przodu samochodu, to tutaj daje się to wyciągnąć. Nie trzeba odkręcać wcale tej. Tej śruby. Jest to do zrobienia. Ja bym polecił tak wyciągnąć, chyba, że uda Wam się po prostu włożyć tutaj śrubokręt krzyżakowy, taki dosyć gruby, pokaźny i, i po podkręceniu szyby oczywiście do góry, żeby ta szyba wam nie przeszkadzała, uda wam się rozkręcić tą klamkę. No to próbujcie, to wtedy nie ma, nie ma żadnego problemu. To wstępnie tyle. Jeżeli chodzi o demontaż, już później tak jak widzicie teraz, drzwi jak są w takim stanie, ja przejdę do tamtych drzwi, z tamtej strony będzie mi dużo łatwiej yy, pokazywać jeżeli chodzi o, o demontaż już później następnych elementów, prawdziwie, ja nie mam ich zdemontowanych, ale teraz tak, żeby pozbyć się tutaj tych, y, powiedzmy uszczelek, dekorów i tej, tej, to widzicie ta śrubka, znaczy śrubka, Boże, co ja mówię, ta szybka jest zamocowana tutaj też tymi dwoma y, dwoma śrubami na na śrubokręgrzakowy, to odkręcamy, szybę spuszczamy w dół, wyciągamy tutaj ten y, y, tą listwę uszczelniającą Później, jeżeli chodzi o chrom, to na zasadzie podważenia on też daje się tutaj sunąć. Będziecie improwizować, to już jest dosyć proste. Tutaj są mocowania, jeżeli chodzi o tą listwę całą prowadzącą, tam jest podnośnik szyby. To wszystko jest, tak jak widzicie, tutaj zamocowane na śruby krzyżakowe, klamka. To są już proste rzeczy. To już jest widoczne. Zamek na cztery, na cztery śruby krzyżakowe często jest tak, że ten zamek nie daje się odkręcić i. I trzeba użyć jakiejś większej siły albo nawet go rozwiercić, ale to już macie na wierzchu. Tutaj, jeżeli chodzi o drzwi, to macie zdemontowane wszelkie te, tak jak powiedziałem, dekoracje, te rzeczy ważne, a później przy Blasze to już tam jest ta praca dosyć, dosyć sprawna. Nie jest to specjalnie trudne. Ja, ja bym powiedział, że to by było na tyle, jeżeli chodzi o ten temat, który chciałem poruszyć. Myślę, że y, jest szansa, że chociaż jednej, dwóm osobom pomogłem. Zawsze pamiętajcie, jedno łapka do góry, jakieś słowo może komentarza. To jest chore, jeżeli chodzi o, o te sprawy y, YouTube'owe, że trzeba jakieś tam nakręcać y, dziwne ruchy, żeby w ogóle ten film mój był widoczny, ale. Dlaczego ma nie być, tak? Dlaczego ma nie być? Jeżeli, jeżeli komuś pomogłem, to ja myślę, że nic mu się nie stanie, jak tą łapkę da do góry, yy, czy tam coś napisze miłego. Ja staram się zawsze i tak odpowiedzieć na ten komentarz. Także jak ktoś ma ochoty, może zasubskryb zasubskrybować, bo robię tak, jak widzicie, zobaczcie. Rozbieram stare samochody na części. Tutaj mamy Pontona, wrak całkowity, już kompletnie stan rozkładu tak naprawdę już przygotowany, będzie niedługo do wywózki. Na złom niewiele zostało. Tutaj mamy też 110, też bym powiedział stan rozkładu już yy, końcowego. Już wszystko, co mogłem rozkręcić prawie wszystko jest rozkręcone jeszcze tam jakieś pojedyncze detale zostały. Tutaj mamy R107, czyli kabriolet w wersji amerykańskiej. Tu akurat bym chciał jeszcze się pozbyć tego samochodu yy, w całości. Uważam, że on jest do uratowania i jest stan w miarę jeszcze taki y, całkiem niezły. Tam mamy tak zwaną kaczkę. Silnik 2.4 diesel, od jednego właściciela, 145 tysięcy oryginalnego przebiegu, co tam jeszcze, no mam tam jeszcze pod wiatami samochody, także no jest trochę tego, tak, nie będę teraz tam chodził, ale rozbieram, koncentruję się na starych, na starych samochodach, to mnie, to mnie interesuje, no i wokół tego, tego chodzę. Jakieś pytania śmiało piszcie. Dziękuję Wam wszystkim za uwagę. Pozdrawiam serdecznie wszystkich. Papa. Pa. Do następnego filmu.